Cześć. Jeżeli zamierzasz zmienić antenę, to zapraszam do obejrzenia tego materiału. Być może wymienimy jakieś spostrzeżenia. Model ASRIQ. Mam jakiś schemat podłączenia. Wszystko fajnie. Zobaczmy, co jest w pudełku. Rozpakujmy prezenty. Dobra, wygląda to coś takiego. Już wisi jakiś uchwyt, to widzę jest złożone teraz. Dobra, najpierw może wyciągnę wszystko, co jest złożone. Aha, zasilacz pyszką. I rozdzielacz. Pod tę antenę można podłączyć, bo dają się 4 odbiorniki. Tak, 4 telewizory można po to podłączyć. Dlatego jest rozdzielacz. Jest instrukcja. I to po polsku. Dobra. Jest fajnie. Dobra. Wiecie co? Aha, jeszcze tam widzę, są dołączone końcówki. Tak. Końcówki do przewodu. Ok. Dobra, słuchajcie, ja to spróbuję rozłożyć. Aha, to się chyba intuicyjnie, jakbym to zrobił, nawet nie patrzę na instrukcję. Są pokrętła jakieś. Tak, są pokrętła. Słuchajcie. Tak, są pokrętła i to się dobrze kombinuje, czy nie? Dobra, chyba spojrzę jednak na instrukcję, żeby czegoś nie zepsuć. Ale normalnie... Tak na czuja, to się powinno rozkręcić. O, chyba dobrze kombinuje. Nawet bez instrukcji. Tak, słuchajcie, te pokrętła się rozkręca. Okej. Okay. Rozluzuje się te podkrętła, tak? Tak, rozkładamy antenę i cyk, skręcamy z powrotem. Nie, no okej, fajnie. Jest fajnie. Cyk, skręcamy w miarę do oporu i wygląda już coś takiego. Bo nie widzę wtyku na antenę. Jak na razie, wiecie, nie widzę. O dobra, jest z tyłu, okej. Jest tutaj. Szczerze mówiąc, nie zerknąłem jeszcze nawet na instrukcję za bardzo. Słuchaj, tu jest wtyk z tyłu, dobra, okej. Mamy uchwyt, to już jest dobrze. Mamy wszystko, co potrzeba. Dobra, okej, spróbujmy, zobaczmy coś. Instrukcja. Spojrzę, jest schemat podłączenia. Mam podłączenie, jest okej, po polsku. Cyk. No jest schemat, to wystarczy. Tak. Myślę, że to ogarniemy. Dobra, nie ma problemu. Dobrze, teraz zobaczcie proszę, dlaczego kombinuję z inną anteną. Tak, wiem, telewizor jest zabytkowy, stary i tak dalej, ale wierzcie mi, to nie zależy od telewizora, bo już to sprawdziłem. Nie zależy od tego dekodera, też, bo również to sprawdziłem, słuchajcie. I zobaczcie, o właśnie, szuka tak, kanałów. Całe 6 programów, tak? A jak ma dobry dzień, dobry humor antena, to znajdzie może 14. No jest lipa, tak? W tej chwili używam właśnie tej bardzo popularnej, tej tańszej anteny szerokopasmowej. Mówię, jak ma dobry dzień, to znajdzie czasami 14. A powinno być za 22 przynajmniej, tak? No czyli coś jest nie halo, nie? No dobrze. To jest przewód, który idzie do anteny, a właściwie do rozdzielacza. I teraz tak. Końcówka tego przewodu, no zaostrzona, wiadomo, tam centymetr, półtora. I ten przewód teraz wkręcimy w to gniazdo tej nowej zwrotnicy z zasilaczem. Oczywiście, dopóki nie skończę instalacji, nie włączam tego do sieci. Tak, to jest, widzę, wkręcane. Ten przewód, który idzie tam do rozdzielacza, wkręcamy tutaj we wtyk. Następnie wtyczkę albo do telewizora bezpośrednio, jeżeli mamy starszy model telewizora, tak jak ja tutaj, wkładamy do dekodera DVB-T. I wiadomo, z dekodera sygnał już albo euro złącze, albo co tam mamy. I jeżeli będziemy mieli podłączoną już antenę, to dopiero wtedy włączymy zasilanie. No dobrze, przy telewizorze mamy to ogarnięte. Zwrotnica podłączona do dekodera. Euro złącze podłączone. Zasilacz czeka na tylko podłączenie do zasilania. Teraz idziemy sprawdzić podłączenie instalacji koło anteny i samej anteny. Antena zamontowana na miejscu starej anteny. Ten biały przewód widać podłączony jest do anteny wtykiem.
I teraz ten biały przewód wchodzi do tego rozdzielacza, gniazdo in, i tutaj są cztery gniazda out, nie? Podobno można podłączyć cztery telewizory pod to. I teraz ten czarny przewód to jest nasz przewód, który idzie do tego telewizora. Czyli instalację mamy zrobioną. Wizualnie wygląda to ok. Zaraz zobaczymy połączenie zasilacza, czy kontrolka będzie się świecić. Dobra, idziemy włączać. No to jest ta antena wcześniej, która była szerokopasmowa, na której łapałem całe 6 programów. No dobra, zobaczymy teraz, czy będzie różnica, nie? No to dobrze, sprawdzamy to. Włączam zasilacz, włączamy zasilanie, cyk. O, jest kontrolka, to już jest pozytywnie, to już jest nawet dobrze. Czyli nie ma zwarcia na instalacji. Teraz przełączymy, co trzeba. No i dobra, szukamy. A to buczenie, które słyszycie, to nie jest od anteny, tylko coś z telewizorem, z połączeniem. Wcześniej już też tak było. No złapało pierwsze 6, no ale to żadna nowość, to już mieliśmy. Patrzymy dalej. Ona może być trochę źle ustawiona na maście. Ja on tak na chybił trafił. Ustawiłem mniej więcej jak wcześniej było. Możliwe, że trzeba będzie jeszcze kierunek poprawić. Coś długo szuka. Albo nie znajdzie więcej. I tak może być. Zobaczymy. No, wskoczyło coś jeszcze. Jest 14 teraz. No ale wciąż szału nie ma. Zobaczymy dalej. 14, trochę słabo. Dobra, sprawdzę sygnał i ewentualnie poprawię ustawienie kierunek anteny. No więc szału nie było, łapało 14, więc zmieniłem przewód. Bo ja miałem ten czarny i co się okazuje, zobaczcie, dałem ten biały, coś takiego. Może też szału nie ma z nimi, ale jest trochę lepszy. Długość tą samą, mam 25 metrów. Co się okazuje, że jeżeli mamy dłuższy ten przewód, długi, to bardzo ważna jest jakość tego przewodu. O proszę, tylko zmieniłem przewód, łapię 22 programy i to już mnie zadowala. Jest ok. Tylko przewód zmieniłem, nic więcej. Okazuje się, że ten czarny, on ma tą zewnętrzną powłokę, może ma bardziej wytrzymałą na warunki atmosferyczne, ale te właściwości elektryczne ma gdzieś słabsze. Natomiast ten biały już ma lepsze parametry. Pewnie nie jest jakiś najlepszy, nie ma szału, ale warto zwrócić właśnie uwagę na jakość tego przewodu, jeżeli mamy dłuższy ten przewód, bo on ma bardzo duże straty. Widzicie, przy 25 metrów jaka różnica, nie? Tylko zmieniłem przewód i już dużo więcej programów. Okej, czyli okazuje się, że co? Że nie tylko antena, ale również przewód. Przewód ma bardzo duży wpływ na jakość i moc sygnału oczywiście. Okej, czyli wiemy, o co chodzi, tak? Teraz tylko muszę to jeszcze ogarnąć. A podsumowując jeszcze dodam, że antena jest, owszem, jest lepsza od tamtej, którą miałem. Bo na tamtej antenie, na tym białym przewodzie też próbowałem. Nalatałem się w różnych kierunkach i nie było tyle programów, czyli na pewno jest lepsza. Wyciągnąłem wnioski i to, co miałem w zapasie, niepotrzebny przewód, po prostu uciąłem kilkanaście metrów tego przewodu. To już są duże straty i sygnał będzie mniejszy. A jeszcze co do przewodu, tu mam taki kawałek innego przewodu, on wygląda taki trochę solidniejszy i on ma 75 ohmów i właśnie powinien mieć taki parametr 75 ohmów, na to trzeba właśnie zwracać uwagę. Na tym tutaj nie widzę, na tym co ja dałem, być może on jest gorszy, ale odbiera, więc jest ok. Więc to by było tyle w tym temacie, efekt końcowy pozytywny, jest dużo lepiej niż było. Jeżeli filmik Ci się przydał, to zapraszam do obserwowania kanału. Tymczasem pozdrawiam, dzięki, cześć. Thank you.